Well, it's nice to be with you all. Yamanuja's harmonium playing transported me back to 1970s in the United States. Ta gra na harmonium, którą tutaj nam zaprezentowała Yamanuja, przeniosła mnie myślami do Stanów Zjednoczonych z lat 70. W czas, gdy tak właśnie graliśmy takie kirtany. We couldn't play mridanga like Manupandit, though. Ale nie grali, nie grano tak na mrdandze jak Manupandit w tamtych czasach. So a few of us have gathered tonight, friends mostly, not entirely. I'm sorry, I'm just... So I say a few of us have gathered tonight, friends mostly. Spotkaliśmy się tutaj w kilkoro, tak, w takim małym gronie, głównie przyjaciół. Reminds me of couple of stories. To również przypomina mi, jakby przychodzą mi na myśl, czy przychodzi na myśl kilka historii. There used to be a temple that in London, Bury Place. W Londynie była taka świątynia, mieliśmy taką świątynię na Bury Place. And I had the good fortune to visit there. I was invited there to inspire the devotees many years ago. Miałem to szczęście, że wielbiciele zaprosili mnie tam, aby tak dodał im trochę i zainspirował ich wiele lat temu. But I wasn't there at the time when the devotees made a very considerable effort to organize a program for Prabhupada to speak. I wasn't. Ale nie byłem, nie było mnie wtedy w tym miejscu, gdy Bhaktowie zorganizowali taki, wnieśli ogromny wysiłek w to, żeby zorganizować jeśli Prabhupadzie tam takie spotkanie, na którym mógł przemawiać. And nobody came. I wtedy nic nie przyszedł. Except for the devotees. Za wyjątkiem samych baktów. Who had organized the program. Którzy zorganizowali cały program. So Prabhupada gave the lecture. Wtedy Prabhupada dał wykład. And afterwards the organizers apologized to Prabhupada that, you know, brought you here to give lecture and nobody came. I później baktowie zaczęli przepraszać się Prabhupada, że za to, że zorganizowaliśmy ten wykład, ale tak naprawdę no, nikt oprócz nas nie przyszedł. Maybe you know his response, but he said, what do you mean nobody? There was an Narada Muni and Brahma. Powiedział, jak to, co chcecie powiedzieć? Co, jak to nikt nie przyszedł? Przecież to jest Narada Muni, Brahma i tak dalej. Wherever there is Harikirtan, Harikata, all the devas and rishis are coming. Gdziekolwiek jest Harikirtan, gdziekolwiek jest Harikata, to w tym miejscu pojawiają się devowie i wszyscy ważniejsi rishi. Puts a little pressure on the speaker. Co z drugiej strony wywiera pewną presję na tym, który daje wykład. Once I wasn't there, but a couple of devotees were sitting on the veranda, Sridhar Maharaj's veranda, in the evening. Two devotees and Pujapati Sridhar Maharaj, and Guru Maharaj was speaking about Prabhupada affectionately. Było takie zdarzenie, gdy Pujapada Sridhar Maharaj w towarzystwie dwóch wielbicieli siedział na werandzie i z wielkim uczuciem mówił o Śrili Prabhupadzie. And at one point Guru Maharaj was very, very moved. I w pewnym momencie Guru Maharaj bardzo się wzruszył. He told the story of how of the Alwars in South India, the precursors, poetic mystics,
precursors to Ramanuja, whose poetry and insights he drew his Vishishtadvaita philosophy from. Mówił na temat Alvarów, takich prekursorów, poetów, którzy, z których inspiracje czerpał Ramanuja w swojej, do swojej filozofii Vishishtadvaity. And I think three of them were traveling and the monsoon rains came and they got held up in a cave. O ile pamiętam, właśnie trzech z tych Alvarów bardzo tak intensywnie podróżowało, ale nastała pora monsunowa, która zatrzymała ich w jakiejś jaskini. So they spent the evening in speaking about Hari. Więc oni spędzali wieczory rozmawiając o Hari. And at a certain point in the discussion, they all stopped and they concluded and experienced that there was a fourth person amongst them. I w pewnym momencie, przerwali swoje rozmowy i doszli do wniosku, że wśród nich znajduje się jeszcze ktoś czwarty. So perhaps you can appreciate the point. I think in the Bible it said, wherever three persons gather in my name, I'm present there. Więc tu można odnieść się do słów Biblii, gdzie, które mówią, że gdziekolwiek trzy osoby zbiorą się w moim imieniu, to ja tam będę. Telling the story, Pooja Bhatia Marsh said, I feel the presence of a fourth person amongst us. Pooja Bhatia Maharaj też opowiadając swoją historię, stwierdził, że czuje obecność tej czwartej osoby. Of course, it was the person who he was speaking about, whom he affectionately referred to as Swami Maharaj. I on to była właśnie ta osoba, której tak z uczuciem mówił, którą nas wszyscy znamy, a którą on nazwał Swami Maharajem. Imagine how the two disciples of Prabhupada were there with him, were feeling at the time. Wyobraźcie sobie, jak czuli się wówczas, właśnie jak czuła się wówczas dwójka tych uczniów, czyli Prabhupady, właśnie w tamtej chwili. So the point, of course, is just that wherever devotees gather and spend their time wisely speaking about Krishna, the time is wisely or well spent. And Vishnu himself, Krishna himself, is likely to be in the audience. Więc gdziekolwiek, kiedykolwiek bhaktowie w mądry sposób mówią o Krishnie i ten czas w taki mądry sposób spędzają, no to są wszelkie szanse na to, że na widowni również pojawi się sam Vishnu. That said, since you are all appear to be devotees, initiated devotees, or familiar with Gaudiya Vaishnavism, then as I'm speaking these points, you understand that you have a role to play in this. I have a role to play, you have a role to play. Więc oczywiście widząc, że większość z was to bhaktowie i przeważającej większości inicjowani bhaktowie, to wszyscy tutaj zdajemy sobie sprawę, że jakby mamy w tym wszystkim ja i wy pewną rolę do spełnienia, odegrania. If we want to make Krishna and his associates appear. Jeżeli chcecie, aby Krishna i jego towarzysze się tutaj pojawili. We find the same format in the Bhagavatam. Tą samą formułę widzimy w Bhagavatam. There's a speaker. Że jest ten, który mówi. Sukadeva. You know, it's asked in the Bhagavatam. Why did he have to study the Srimad Bhagavatam? On został zapytany o to, dlaczego musiał studiować Srimad Bhagavatam. A very famous verse. To jest bardzo słynny werset. You know it? Znacie go? No, he was asked. The answer is very famous. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo... I guess the question is very famous. The question was asked
actually by secondary inquirer, Shankha, of Suta Goswami. Why did Sukadev, who is Atmaram, Atmaramas Chamunayo Nyagranta Apiurukane, Kurvante Hoitiki Bhakti Itambhuta Munohari? That was the question and answer, I guess. Why did Sukadev, who was self-satisfied, make the effort to study the Bhagavatam? Sushonaka Rishi, tutaj bo już ten, jakby ta druga rozmowa czy recytacja Bhagavatam, zapytał, dlaczego Sukadeva, który był Atmaramą, czyli jakby osobą już urzeczywistnioną, dlaczego podjął wysiłek, aby studiować Srimad Bhagavatam? And the verse says, well, such is the nature of the qualities of Hari that even those who are self-realized, they become attracted to him. Powiedział, że taka jest natura Hari, że nawet osoby, które są samo urzeczywistnione, one czują do niego pociąg. And he is the subject of Srimad Bhagavatam. A on przecież jest tematem Srimad Bhagavatam. Hari, Krishna. Hari, czyli Krishna. But also, although he was self-realized, being attracted to Krishna, he studied the Bhagavatam, and then he spoke the Bhagavatam, and it is said that his speaking of the Bhagavatam, that is a type of kirtan. One of the types of kirtan, we have Nam Kirtan, Guna Kirtan, Lilaku Kirtan. Reciting the Bhagavatam and other sacred texts is also a form of kirtan. So he learned Bhagavatam from his father, and then he spoke Bhagavatam to Parikshit Maharaj. And in the context of the speaking, he became perfect. Więc Sukadeva, mimo iż był w pełni urzeczywistniony, czuł pociąg do Hari i do tematów z nim związanych i zaczął recytować Bhagavatam, co również jest kirtanam, czyli wychwalaniem Hari. I odnosi się to również do innych świętych tekstów, które również skupione są na Hari. He was a self-realized soul. On był duszą urzeczywistnioną, samozrealizowaną. But to perfect himself, he engaged in Hari Kirtan. Ale aby osiągnąć doskonałość, pełną doskonałość, podjął Hari Kirtan. Srila Rupa Goswami cites him as an example of one who became perfect by kirtan. Śrila Rupa Goswami podaje go za przykład tego, który osiągnął doskonałość dzięki kirtanie. And of course, Parikshit Maharaj, who was the Parikshit means inquirer, that's your role. He cited as an example of one who became perfect by shravanam, by hearing. Natomiast Parikshit Maharaj, który był tym, który zadawał pytania, co również jest waszą rolą, on jest właśnie przykładem osoby, która osiągnęła doskonałość poprzez słuchanie. A moment to speak about self-realization may be of interest. I oczywiście obecnie interesującą kwestią jest poruszanie tematu samorealizacji. You're taught throughout the sacred texts that without grace, without a dispensation from the nirguna, from the realm beyond material conditioning, beyond samsara, we cannot traverse from this side to that side. W świętych tekstach mówi się o tym, że bez łaski tak naprawdę nie możemy przedostać się z tej strony świata, czy z tego świata na drugą stronę,
do świata, który jest nirguna, bez tej łaski, która jest właśnie, która pochodzi stamtąd. In making this point in his Bhagavatamrita, Sanatana Goswami admits that at the same time, having said that, that without bhakti, one cannot attain mukti of any kind. Nonetheless, or that said, without bhakti, one could attain self-realization. Sanatana Goswami w swojej Brihat Bhagavatamrita stwierdza, że pomimo tego, iż nie można osiągnąć wyzwolenia bez wpływu bhakti, to możliwe jest osiągnięcie bez bhakti, osiągnięcie tak zwanej samorealizacji. In Brihat Bhagavatamrita, in this section, the context is a conversation between and a debate between jnanis and bhaktas, or between scriptures that advocate jnana and scriptures that advocate bhakti, personification of those scriptures. W pewnej części Brihat Bhagavatamrity toczy się dyskusja między przedstawicielami jnany oraz bhakti, a można powiedzieć, ściśle mówiąc, są to takie uosobione pisma traktujące o gyanie i o bhakti i przedstawiające wzajemnie argumenty na swoją korzyść. So the gyanis finally make the point that, well, without bhakti, one can become self-realized. Więc jakby to usobienie gyany w pewnym momencie dochodzi do takiej końcowej konkluzji, że bez bhakti ostatecznie można zostać osobą samourzeczywistnioną. One can experience atmananda. I która będzie doświadczać atmanandy. Atmaram. Atmaram, będzie atmaram. Living on the ananda of the atma. Która będzie żyła, czy utrzymywała się z tej anandy płynącej z atmy. Sukadeva was an example of this. Czego przykładem był właśnie Sukadeva. To use a different term, he was a jiva mukta. Aby posłużyć się innym tutaj terminem, można powiedzieć, że był jiva mukta. He was in this world, but liberated. Żył w tym świecie, ale był jednocześnie osobą wyzwoloną. Or let us say, he was in the penultimate stage before liberation. Można by to uściślić, mówiąc, że znajdował się na takim przedostatnim stadium poprzedzającym wyzwolenie. He had attained a very extraordinary and high state in comparison to the people of the world. I osiągnął tak naprawdę niezwykle wzniosły poziom w porównaniu do zwykłych ludzi tego świata. So the bhakti scriptures, they kind of give a sigh and say, yes, it's true. We'll give you that. And without bhakti, you can attain self-realization. I na to ta uosobiona bhakti, czy to pismo usobiące bhakti, potwierdziło to, że tak, bez bhakti można osiągnąć samorealizację. But that's like saying that Poland was in the World Cup and it went into overtime and there was a shootout. Do they call it a shootout? Like the goal. Yeah. What do they call it? Goal. Yeah. A goal thing? Yeah. Like they get a score. No. Penalty. Not penalty. The game is tied. Draw. Oh, okay. Yeah. And then they have a contest. And they kick, and the other team kicks, and they try to kick a goal. Penalty shootout.
what's it called? A shootout. Yeah. Something. And so everyone is on the edge of their seats, and they lose. To przypomina taką sytuację, jak drużyna, polska drużyna narodowa, która ma wygrać mundial i jest rzut karny i po prostu w pewnym momencie po prostu traci bramkę, albo nie udaje się jej strzelić. So the Bhakti Shastras said, it's like that, self-realization is like that. Więc Bhakti Shastra mówią, no tak, to samorealizacja jest czymś w tym rodzaju. So close to accomplishing the goal, and you lose. Tak blisko osiągnięcia celu, czy tak blisko strzelenia bramki, ktoś nie trafi. If you come to the stage of being a Jivan Mukta, an Atmaram, but you don't have any ingress of bhakti, then you never achieve the goal of mukti. Więc jeżeli osiągasz ten stan Atmaramy, czy Jivan Mukty i mukti, i jakby nie uzyskujesz tego, a bhakti nie wnika do twojego serca, to wówczas tak naprawdę nie osiągasz nawet mukti. You came in second place. Więc jesteś zawsze tym kimś, tym drugim, nie jesteś zwycięzcą. And if you become upset to hear this, if you're a Jiva Mukta and you become upset to hear this, and you offend bhakti. A jeżeli jesteś Jiva Mukta i nie podoba ci się to, i przez takie stwierdzenie obrazisz bhakti, then you may never get into the World Cup again. To wtedy już więcej nie trafisz na mundial. Never have another chance. Nie dostaniesz już w ogóle kolejnej szansy. So, of course, Sukadev, he became attracted to bhakti, he embraced bhakti. Oczywiście Sukadeva poczuł pociąg do bhakti i on podjął bhakti. And his method was kirtan. A jego metodą była kirtana. And so he's speaking the Bhagavatam, and Sanatana Goswami in Brihat Bhagavatamrita describes him as in the pursuit of Gopi Bhav. Więc on wypowiada Bhagavatam, natomiast Sanatana Goswami w Brihat Bhagavatamrita mówi, że on robi to w dążeniu do Gopi Bhava. Just a small point for you to consider. Tak nawiasem, taka niezbyt drobna kwestia do rozważenia. Sukadeva Goswami, the speaker of the Bhagavatam, Sukadeva Goswami, mówca Bhagavatam, was not a nityasiddha. Nie był nityasiddhą. He had not attained prem. Nie osiągnął prem. Still we think he's pretty good association. A mimo to uważamy go za całkiem niezłe towarzystwo. We were speaking a little bit about this last night. It's become a common practice that everybody's guru becomes like they just landed from Golok Vrindavan. Wczoraj wieczorem rozmawialiśmy o tym, że to staje się taką nagminną praktyką, że wszyscy wyobrażają sobie, że jej czy jego guru wylądował z Goloki Vrindavany na ziemię. This subject came up in the context of speaking about Bhaktivinoda Thakur, because it was Bhaktivinoda's appearance day, and we're speaking about his community, Bhaktivinoda Paribar, that we're part of, and how Bhaktivinoda saw himself, how my Guru Maharaj saw himself, how Pujapati Sri Ramaraj, for example, saw himself. Ten temat jakby pojawił się w kontekście wczorajszego święta odejścia Bhaktivinoda Thakury i tego, jak wszyscy jesteśmy jakby opisywani poprzez jako Bhaktivinoda Paribaram, czyli rodzinę Bhaktivinody Thakur, i jak on sam, Bhaktivinoda, opisywał siebie, jak mój Guru Maharaj opisywał siebie, jak Bhakti Raksha Siddhartha Goswami opisywał siebie. For example, Bhaktivinoda Thakur said about himself that when I see the kirtan manifest in Navadvip of Chaitanya Mahaprabhu and his associates, I see myself there also as a sweeper.
in front of the kirtan party. Na przykład wspomniał o tym, że gdy wyobrażam sobie, gdy mam taką wizję grupy sankirtanu, która przemierza ulicę Nawadwipy, to ja wyobrażam sobie, że jestem takim zwykłym zamiataczem, który z miotłą stoi przed nimi i oczyszcza im drogę. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, and I see myself as one straw in the broom of Bhaktivinoda. Natomiast Bhaktisiddhanta Saraswati stwierdził, a ja z kolei wyobrażam sobie, że jestem takim, taką jedną słomką w tej całej miotle, którą Bhaktivinoda zamiata tą drogę. When he says that, we think he is so big. A gdy słyszymy jego słowa, to od razu czujemy, że to jest naprawdę mocne, że on jest tak wielki. If you really feel yourself small, then you're quite big. Jeżeli tak naprawdę czujesz, że jesteś mały, to jest w rzeczywistości odwrotnie, jesteś wielki. We like to stay in the world of our mind, the duality there of perception derived through the senses and mind, because it allows us to think we're big. My pozostajemy ciągle w świecie naszych umysłów, dualizmów związanych, które wynikają z percepcji pochodzących ze zmysłów i umysłu, i w ten sposób możemy ciągle myśleć, że jesteśmy wielcy. Even though your own intelligence will tell you differently. Mimo iż nasza inteligencja może nam mówić coś zupełnie przeciwnego. And the teaching is that, of course, through sadhana, to come out from underneath the world of mind and see how small you are. Nasze nauki mówią o tym, aby poprzez sadhanę wyjść z tego świata umysłu i zobaczyć tak naprawdę, że nie jesteśmy zbyt wielcy. But when you do that, then you meet a very big friend. Ale w trakcie robienia tego spotykasz wielkiego przyjaciela. So we may be a very small person, but we have a very big friend. If we have a very big friend, możemy być bardzo nieznaczną osobą, ale jeżeli mamy wielkiego przyjaciela, then we are in a very strong position. Wówczas znajdujemy się na bardzo silnej pozycji. So Krishna is, of course, that friend. Oczywiście tym przyjacielem jest Krishna. Suridam Sarva Bhutana, he says, I'm the controller of everything, I'm the enjoyer of everything, nothing is meant for you, but if you accept that, then you have me as your friend. Mówi, że jest kontrolerem wszystkiego, jest podmiotem radości, ale jeżeli przyjmiesz to za prawdę, wówczas będę twoim przyjacielem. So to become the friend of the one who knows and owns everything is a very good position. Więc stajemy się wówczas przyjacielem kogoś, kto wie wszystko i jest właścicielem wszystkiego, więc jest to bardzo dobra sytuacja. Of course, you know these things. These are points that you've heard many times. Oczywiście wiecie o tym wszystkim, słyszeliście o tym wielokrotnie. But the larger point I'm making that you may not have considered, I will reiterate, and that is that Sukadeva Goswami, the speaker of the Bhagavatam, was not, when he was speaking the Bhagavatam, he was not a perfect devotee. Ale chciałbym tutaj powtórzyć ponownie, jakby to w kontekście tego, że Sukadeva Goswami, gdy wypowiadał Bhagavatam, nie był doskonałym bhaktą. But he was so absorbed in perfecting himself through kirtan. Ale był tak bardzo pochłonięty doskonaleniem siebie poprzez kirtanę, that he was by that qualified to answer the inquiries of Maharaj Parikshit adequately. Ale był tak dzięki temu pochłonięciu kirtanom był na tyle kwalifikowany, aby móc odpowiedzieć na wszystkie pytania Parikshita. So we have to give some credit to the not only the speaker, but the inquirer, Parikshita.
Ale powinniśmy tutaj być wdzięczni nie tylko temu, kto wypowiada Bhagavatam, ale również temu, kto go słucha, Parikshitowi Maharaja. Because the speaker and the questioner were equally interested in the subject. Dlatego, że mówca, zarówno mówca, jak i słuchacz byli w jednakowym stopniu zainteresowani przedmiotem tej dyskusji. We have the great work Srimad Bhagavatam, which is considered the very heart of Chaitanya Mahaprabhu. Mamy to wspaniałe dzieło Srimad Bhagavatam, które uznawane jest za samo serce Chaitanya Mahaprabhu. Of course, it's said to have already been written by Vyas, but now it's re-spoken by Sukadeva. Vyas is in the audience, his guru Narada is in the audience, hearing Sukadeva speak, and still learning something from Sukadeva. Mimo iż Bhagavatam pierwotnie zostaje wypowiedziane przez Vyasę, to zarówno Vyasa, jak i jego guru Narada, oni siedzą na widowni, można powiedzieć, słuchają tego, co mówi Sukadeva i o dziwo, sami uczą się nowych, czerpią nowe treści ze słuchania tego dzieła. So settings like this are meant to follow in the spirit of Srimad Bhagavatam, and what I'm telling to you is, speaking to you about is the potential of such a gathering of sincere inquirers, and even an unqualified speaker. Dlatego wspomniałem o tym, iż ze względu na to, że miejsca takie jak to, one mają jakby iść w kierunku tego rodzaju, czym być takim, jako widzieć w tej recytacji Bhagavatam pewien rodzaj modelu mówiącego i odbiorcy, mimo iż ten, który daje wykład, może nie być w pełni kwalifikowany do tego, by go dawać. So I'm not a perfect speaker. Więc ja nie jestem doskonałym mówcą. Therefore I'm asking you to play your part and inquire. Dlatego proszę was, abyście wy również odegrali swoją rolę i zadawali pytania. Are there any questions? Czy są jakieś pytania? Very good. Guru Maharaj, sometimes we hear that Sukadeva Goswami is the parrot of Radha. What? Is the parrot of Radha in any Kalila. Mm-hmm. So that he would be a Nitya Siddha. Mm-hmm. Where does this story come from? Słyszymy często, że Sukadeva Goswami jest papugą Radhy i on jest Nitya Siddha. I że jest Nitya Siddha. Więc pytanie brzmi, skąd ta historia, czy skąd takie zrozumienie pochodzi? This is a bhava perspective. To jest punkt widzenia bhavy. Not tattva. A nie jest to tattva. If Sukadev is a nitya siddha resident of Braj, the whole point of the Atmarama sloka that is kind of a central hub around which the Bhagavad orbits. Seventh chapter, beginning of the seventh chapter of the first canto, it all falls apart. Więc gdybyśmy uznali, że Sukadeva Goswami jest wyzwolonym mieszkańcem Vraja, to wówczas werset Atmarama, wokół którego jakby jest, który jest takim centralnym, tak centralną osią, Srimad Bhagavatam, który zawarty jest w siódmym rozdziale pierwszego kanto, wówczas on po prostu nie ma racji bytu. Wszystko się jakby, ta oś przestaje istnieć. That bhakti transcends mukti. Among other things, as I was just explaining, is illustrated very strongly in that in the idea that Sukadeva is not a perfectly realized person. Wówczas
the idea that that bhakti is superior to mukti is, among other things, is illustrated very powerfully through the idea that Sukadeva was a jnani and he became attracted to bhakti despite being in the otherwise thought of high position. Wówczas nie można było przedstawić tego punktu, w którym Sukadev, który był już urzeczywistnionym gnani, nie uległby wpływowi bhakti. Nie można by było wtedy stwierdzić, że bhakti jest właśnie nadrzędny w stosunku do gnani. So, the idea that he was actually a nityasiddha from Golok and so forth, this is not how he's depicted in the Bhagavatam. Więc ten pogląd, iż był on nityasiddha z Goloki i tak dalej, on, ten pogląd, ta idea nie jest potwierdzona Bhagavatam. So I looked for a long time for any reference to the idea that Sukadeva, Suka means also parrot, so that Sukadeva was the parrot of Krishna in Braj. He heard the Bhagavatam, Krishna left the world, he turned into Sukadeva by flying into the mouth of Parvati while Shiva was speaking the Bhagavatam, because, well, Parvati fell asleep during the fifth canto. And Shiva said, "Do you understand?" The parrot said, "Yes, yes, yes." And then when Parvati woke up and Sukadeva and Shiva had already gone through the 10th canto, and she said, "Oh, I missed it. I missed the 10th canto. That's the only part I was interested in." And Shiva realized she had been asleep and said, "Well, who's been saying yes?" Because I was the parrot. And then he thought, an unqualified person who just parrots should not hear the Bhagavatam and then go parrot it around like this, because it should be spoken with realization. Therefore, he tried to capture the parrot, but the parrot flew into the mouth flew away and into the mouth of Vyasa's wife, and then came out as Sukadeva. So there's a story like that. But I looked hard to find a scriptural reference for that for quite some time. Co ja próbowałem dość, znaczy poczyniłem mnóstwo starań, by sprawdzić jakieś pochodzenie tego rodzaju historii, również innej historii, w której jest mowa o papudze, która wylatuje z ust Parvati, tak? I tam jest jeszcze kilka innych kwestii, które ilustrują to, że nie należy powtarzać czegoś jak papuga, tylko ze zrozumieniem i tak dalej. Spróbowałem znaleźć odniesienia do tego, ale nie ma potwierdzenia w żadnych wersetach. So I found it in the bhava of Anandi's commentary on Prabodhananda Saraswati Thakur's Chaitanya Chandradaya, Chandravita. Yeah. Chandravita Prabodhananda Saraswatiego jako jego wyraz jego bhavy. This is a book composed by Prabodhananda Saraswati, many, many beautiful verses glorifying Chaitanya Mahaprabhu. Ta księga zawierała wiele pięknych wersetów gloryfikujących Chaitanya Mahaprabhu. And there's an old commentary by a devotee who just refers to himself as Anandi. To był jakby, to była zmianka, czy jakby taki starożytny komentarz autorstwa wielbiciela, który nazywał się Anandi. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur liked his commentary and he published it. Bhaktisiddhanta Saraswati mu bardzo podobał się ten komentarz i on go opublikował. So I've studied that commentary. Ja przestudiowałem ten komentarz. And at the outset of the commentary, he makes this reference.
Na początku tego komentarza on właśnie podaje ten odnośnik, ten jakby to źródło. And he refers to an early verse in the invocation of Bhagavatamrita. On mówi o wersecie, początkowym wersecie z Bhagavatamrity. And I can't remember the details, but I believe he, based on the tense in which Sukadeva is glorified, he makes this ecstatic or emotional bhava projection that Sukadeva is actually from a resident of Braj, and I'm not sure if he gives the parrot idea, maybe, but it's very, very brief. And as I say, this is his, given his status as a very qualified devotee, such feelings can be honored, even though the text of Brihat Bhagavatamrita itself, as I'm mentioning, with the commentary of Sanatana Goswami later on, describes Sukadeva Goswami as a sadhana siddha cultivating, in the context of his kirtan, gopi bhav. Więc krótko mówiąc, to jakby... Nie da się tego krótko. Generalnie chodzi o to, że jakby tekst ten opisuje pewien rodzaj, pewnego nastroju, który oczywiście należy traktować z szacunkiem, ale jest to wyraz po prostu pewnego nastroju. After all, the goal is bhava. Ostatecznie celem jest bhava. So if your commentary is bhava, it must be right. Więc jeżeli pewien komentarz nosi w sobie bhava, to musi być w tym rację. Generally, of course, bhava will arise out of the tattva. Ogólnie bhava wyłoni się z tattwy. So we need to get the tattva right. Więc trzeba najpierw wiedzieć, czy właściwie mieć poukładaną tattwę. If the so-called bhava doesn't correspond with the tattva, it could be questionable. Jeżeli tak zwana bhava nie koresponduje w żaden sposób z tattwą, to jest, można powiedzieć, że jest ona, no można poddać ją pod wątpliwość. But I think we should deal with Anandi's commentary with some regard. Ale komentarz Anandiego powinniśmy traktować z szacunkiem. He had a feeling. On posiadał to uczucie. And his spirit behind it was to glorify the Bhagavatam. A duch, jaki temu wszystkiemu przyświecał, to było gloryfikowanie Bhagavata. So I now that story was told in contemporary times, I think, by Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Więc w obecnych czasach historię tę opowiedział Bhaktivedanta Narayana Maharaj. He said it was in some place, somewhere. Powiedział, że ta historia pochodzi z pewnego miejsca, czy z jakiegoś tekstu gdzieś zapisanego. I know another devotee who couldn't find it anywhere, and then he concluded, this is wrong. Znam pewnego bhakta, który nie mógł nigdzie znaleźć źródła tej informacji i w końcu stwierdził, że to jest błędne. He wrote an article about it. Napisał na ten temat artykuł. So when I found this and the implications of it in Anandi's commentary, I sent it to the disciples of Narayana Maharaj and said, this must be where Gurudev got this from, so you can use this as some kind of
reference to support his words. Więc jak znalazłem ten komentarz Anandina, wysłałem go do uczniów Bhaktinarayana Maharaja, aby mieli potwierdzenie tego, skąd on zdobył tę informację. It's right and it's wrong. Można powiedzieć, że to jest i właściwe, czyli to jest prawda i nieprawda jednocześnie. If maybe to make a particular point and emphasis, it could be employed. But I think the larger and important tattva point is the one that I've brought out, that is more central to all of the Gaudiya discourse. The position of Sukadeva is one of a devotee in progress through kirtan, and in his case, in pursuit of Gopi Bhav. Więc oczywiście to spojrzenie na Sukadewego Swamiego może mieć jakiś sens w konkretnym przypadku, ale jakby ta idea, postrzeganie go przez większość Gaudiów, to jest właśnie widzenie go jako osoby, która nie jest w pełni doskonałym baktą, który się rozwija i ten rozwój następuje poprzez kirtanę i on dąży do Gopi Bhavy. But the point of Sukadeva is being a sadhana siddha, a work in progress, is a very good point to consider in our contemporary times. Ale ta kwestia, iż właśnie Sukadeva Goswami jest sadhana siddham, dążącym do doskonałości, świetnie koresponduje z tym, z naszą współczesnością. I heard a couple of criticisms of myself recently. Ja ostatnio słyszałem kilka słów krytycyzmu na temat mnie samego. One criticism was from a sector that was prided itself in being very much interested in rasa. Jedno źródło to pochodziło od osób, które bardzo są zainteresowane tematem rasy. And they said, oh, Swami Tripurari, yes, he's nice, but he's too intellectual. I ten krytycyzm, słowa krytyki brzmiały, że Tripurari Swami to naprawdę miła osoba, ale on jest przeintelektualizowany. The other criticism came from another group who's tends to think that one should not be very rasic. That'll be a problem. Drugie źródło krytyki to pochodziło od osób, które są sceptycznie nastawione do rasy i które powiedziały, że to rozmawianie na ten temat to może być naprawdę zbyt częste czy zbyt głębokie analizowanie tego tematu może być problematyczne. Here in Poland now, apparently the files for Prabhupada's Bhagavad Gita, as it is in Polish, have been lost. Słyszałem, że najprawdopodobniej te pliki, na których znajdowała się Bhagavad Gita po polsku, że one gdzieś zaginęły. So perhaps the criticism came when someone suggested, well, we're translating Tripurari Maharaja's edition into Polish. We can use that. Perhaps the criticism came when someone suggested that as a solution to the problem. I być może te słowa krytyki pojawiły się wtedy, gdy ktoś zaproponował, że być może rozwiązaniem tego problemu byłoby opublikowanie Bhagavad Gita po polsku, edycji autorstwa z komentarzem Tripurariego Swamiego. And the reply was that his Bhagavad Gita is very nice, but it's too rasic. I odpowiedź z tej strony krytykującej brzmiała, że jego Bhagavad Gita jest naprawdę świetna, ale jest zbyt rasikowa. But anyway, I think it's important, and I made this point last night, that the devotees learn to tax their intellect in Krishna's service. Ale powtarzam ponownie, bo wczoraj o tym rozmawialiśmy, że ważne jest, aby wielbiciel poddawał próbie swój intelekt. This is actually a form of worship
Krishna says in the Gita, those who study this conversation between myself and Arjuna in every way, they worship me with their intellect. Tak naprawdę jest to pewna forma oddawania czci, gdyż Krishna w Bhagavad Gita mówi, że ten, kto studiuje tę świętą rozmowę, to czci mnie pod każdym względem. And if you don't use your intellect properly to study the tattva, then you will not be able to determine who's advanced and who's not advanced. Jeżeli nie będziesz używać intelektu we właściwy sposób, studiując tattwę, nie będziesz mógł sprawdzić, nie będziesz mógł zobaczyć, kto tak naprawdę jest zaawansowany, a kto nie. You won't enter into sadhusanga with the necessary discrimination to be able to draw from it or to avoid it when it's only an apparent form of sadhusanga. I wtedy, gdy wejdziesz w jakieś towarzystwo w sadhusangę, nie będziesz mógł właściwie rozróżnić, nie będziesz mógł właściwie rozróżniać tego, czym się ta sangha charakteryzuje i nie będziesz mógł zrozumieć na pewnym etapie, że może ona w ogóle nie jest sadhusangą. If you don't have nishtha, then how you, your ability to discriminate spiritually would be lacking. Jeżeli nie jesteś na etapie nishtchy, nie masz tej nishtchy, to ta twoja zdolność rozróżniania, duchowego rozróżniania nie będzie w tobie obecna. You might have made the mistake of accepting Sukadeva as your guru. Made the mistake of accepting Sukadeva as your guru. A mógłbyś w tym wypadku mógłbyś na przykład popełnić, mógłbyś myśleć, że popełniasz błąd przyjmując Sukadevę za swojego guru. To make such a statement is a big mistake. A przecież stwierdzenie czegoś takiego jest kardynalnym błędem. You had a question? Yes, Maharaj, I would like to return to one of your comments. And this comment was devoted to Prakatena Prakatalila. Mm-hmm. And you gave an example that Nitya Sikhas, they play role of Sadakas. So they more, I wouldn't say they put too much theory, they experience of spiritual world, but they don't give it the first hand description of it, because they play role of Sadakas, those who are becoming perfect. And you gave an example also from 10th canto of Srimad Bhagavatam, mm-hmm. that Krishna was showing to Gopas himself, person like Vedas, but he just hid them so they couldn't see themselves there, being on Goloka. So my point is, so if Aprakatan, Prakatalilas are just running simultaneously, so who is playing the role of Nitya Siddhas in the Aprakatalila when they are busy with the Prakatalila. I'm going to say it in Polish. Więc Guru Maharaj uczynił taki komentarz dotyczący Prakata i Aprakatalila, czyli przejawionej i nieprzejawionej. Powiedział, że Nitya Siddhowie, wbrew takiej obiegowej opinii, to nie są osoby, które opisują Golokę z pierwszej ręki. Byśmy mogli powiedzieć, że ktoś jest nityaski, to znaczy, że tam jest, był i potrafi to opisać z pierwszej ręki, ale tego nie robią. Dlatego, że grają rolę sadaków, to znaczy, że bardziej teologizują, niż opisują z pierwszej ręki. Więc w takim razie, jeśli te dwie bile odbywają się równolegle, to kto, jeśli oni są zaangażowani w tą przejawioną linię, w tym samym czasie bierze udział w linii nieprzejawionej? This is a very theologically high point. To jest taki bardzo zaawansowany teologicznie temat. But it's a point raised by Jiva Goswami in Krishna Sandarbha. Jest to te kwestie, którym porusza Jiva Goswami w Krishna Sandarbha. He basically explains that the Prakatlila and the Aprakatlila are simultaneously going on. I zasadniczo wyjaśnia on, że Prakata Lila i Aprakata Lila obie rozgrywają się równolegle, jednocześnie. And Krishna's eternal associates are simultaneously involved in both of those lilas without knowing
that they're in both places at the same time. I ci towarzysze, wieczni towarzysze Kryszny, oni jednocześnie zaangażowani są w te, uczestniczą w tych rozrywkach, nie będąc świadomi, że uczestniczą w obu. He cites the example of the residents of Vrindavan asking Krishna to show them where they will be in their next life. I przytacza taki przykład, gdy mieszkańcy Wryndawany pytają się Kryszny o to, gdzie będą znajdować się w swoim kolejnym życiu. The implication of which is they don't know that in another form of themselves they're simultaneously participating in the apricot lila. Więc to implikuje, że nie wiedzą, w jakiej formie będą się znajdować w apricot lili. And in order not to disturb their sensibilities in the apricot lila, when Krishna shows them Goloka, he hides their representation there and shows only himself. I on jakby, aby nie zaburzać ich tego ich jakby sposobu widzenia w prakata lili, on nie pokazuje ich samych, gdy się objawia, gdy objawia im ich kolejne życie, nie pokazuje ich samych w aprakata lili, tylko pokazuje jedynie, objawia jedynie siebie. And then they think that if they will go there and be his associates. I mówi, że po prostu udadzą się tam do niego i jego towarzyszy. Not realizing that they're already simultaneously there in another form, and neither that form knows about the prakat lila, or the prakat lila doesn't know about the aprakat lila. Ani nie uzmysławiają sobie tego, że oni już tam, można powiedzieć, są i w ten sposób zarówno będąc w tych lilach aprakata, nie wiedzą o prakata i odwrotnie. So in answer to your question, just at that moment he hid them, otherwise they're there. I tak jak tutaj mówisz o tym pytaniu, to on po prostu, on objawiając to ich życie, ukrywa ich samych, pokazując siebie. And in the Prakat Lila, they aspire then to enter the apricot with Krishna. I w prakata lili oczywiście oni dążą do tego, by wkroczyć, wejść do tej apricot lili wraz z Krishna. In the apricot lila, they remember that they were in the prakat lila. A w apricot lili oni pamiętają, że byli, znajdowali się w prakat lili. They don't know that they're also there. Ale nie wiedzą, że oni tam cały czas wciąż się znajdują. But in their smaranam, remembering the prakat lila, they are preoccupied with the prakat lila, whereas the devotees in the prakat lila are preoccupied with going to the aprakat lila. No i to wygląda tak, że ci z aprakata lili poprzez smaranam medytują o, że ci z aprakata lili medytują o prakata lili, a ci z prakata lili myślą o aprakata lili. So we look at, if we look at the setting in Gopalchampu. Jeżeli zobaczymy na scenerię Gopalchampu, setting is the apricot lila. To tym miejscem, na którym się skupia, jest apricot lila. In the window of that apricot lila that Jiva Goswami shows us is a window in which the inhabitants of the apricot lila are preoccupied with remembering, hearing about, and meditating on the prakat lila. To okno, można powiedzieć, do tamtego świata aprakata lili, które Jiva Goswami pokazuje nam, to pokazuje tych mieszkańców aprakata lili, którzy skupiają się na prakata lili. So,
It's a big topic, a very interesting topic, but that's the answer to your question. To jest taki, to jest naprawdę bardzo ogromny temat, wielki temat, ale no, odpowiadam w ten sposób, jak sportowy. Rupa Goswami makes the point, Ujjvala Nilmani, that Krishna is in the apricot lila, but in order to perform and taste a special form of Madhurya Rasa, he comes to, he manifests the prakat lila. Rupa Goswami Ujjvala Nilmani mówi, że Krishna znajduje się w apricot lili, ale żeby doświadczyć takiego szczególnego rodzaju oddania, pojawia się w prakat lili. And the idea that the prakat lila offers an opportunity, an environment to taste a special variety of Madhurya Rasa is also supported in things that he has written in Vidagdha Madhava and the Lita Madhava. I to ta chęć doświadczenia tego szczególnego smaku, który obecny jest w prakata lili, również potwierdzona ta informacja, potwierdzona jest również w Lalita Madhava. Lalita Madhava. I Vidagdha Madhava. But as I'm speaking now, this is the beginning of making a case in support of Jiva Goswami's position about the Madhurya Rasa in Golok being Swakya and that being supported by Rupa and so forth. So. Jakby ten początek, jakby tego, to jest jakby ten początek wywodu, o którym mówię na temat kwestii Swakya Rasy i tak dalej. That's a very big theological discussion. To naprawdę taka zajmująca, obszerna dyskusja filozoficzna, teologiczna. Yes. Przykład odnośnie Vasudevy, ojca Kryszny, że czasami był świadomy tego, że Kryszna jest Bogiem, a czasami nie. Czy nie można też podobnie powiedzieć o tych bhaktach, którzy są świadomi, czy nie są świadomi, czasami pamiętają, a czasami nie pamiętają o aprakatę i tak dalej. Wiesz, o co chodzi o tym? Can you compare the situation of aprakata and aprakata bhaktas? Can you compare it to, for example, Vasudeva, the father of Krishna, who sometimes knew that Krishna was God, and sometimes he didn't know that. He didn't realize that. No. Nie. Not like that. Nie jest tak, jak mówisz. We're talking about the residents of Braj. Mówimy o mieszkańcach Braja. And Vasudev is has bhakti for Mathuresh Krishna, Mathura. Natomiast Vasudeva, on reprezentuje bhakti związane z Krishną z Mathury. So in Mathura there's some mixture of the Braj Bhav and Aishwarya. Więc w Mathurze jest takie zmieszany nastrój tej bhawy z Vrindavany i również Aishwari. That means his bhava is affected by Aishwarya. To oznacza, że jego bhava ulega wpływowi Aishwari. There is greater Aishwarya that's manifest in Braj, but it doesn't affect the bhava of the devotees there. Oczywiście we Vraży istnieje, jest obecna Aishwarya w znacznej większej ilości, ale ona nie oddziaływuje na wielbicieli tamtejszych. So they can't consider Krishna God, or if they do, it's not of much consequence to them. Co oni nie uważają Krishny za Boga, ale jeżeli nawet to się przydarzy, to w ogóle nie wywiera żadnego wpływu. But the bhava of Vasudeva is affected by Aishwarya. So when Krishna manifests Aishwarya at birth,
Vasudeva couldn't see him as a son, and he had to step back and offer prayers and so forth. Natomiast w przypadku Vasudevy jest tak, że Aishwarya wpływa na jego bhawę, postrzeganie Kryszny i na przykład gdy widzi, że jak Kryszna przejawia swoje bogactwo podczas narodzin, to on wtedy cofa się i ofiarowuje mu wyrazy szacunku. So, while it can be argued that there is some difference between Braj in Aprakat and Braj in the Prakat Lila, the difference isn't that in Aprakat Lila the bhava is affected by Aishwarya, or the knowing that Krishna is God that sometimes affects Vasudeva's bhava. Jeżeli mówimy o różnicy między Aprakata a Prakata Lilami, to nie jest to tak, że w jednej bhava jest na przykład ulega, że w jednej bhava ulega wpływowi Aishwari. The setting is different in that they know they're liberated. To miejsce, czy to otoczenie, ta sceneria jest inna. Oni wiedzą, że są wyzwoleni. But they think the nature of liberation is what happens in Braj. Ale uważają, że naturą wyzwolenia jest to, co rozgrywa się we Vraży. Where they worship Vishnu. W której czczą Vishnu. So Nanda Maharaj is a worshipper of Vishnu. Więc Nanda Maharaja czci Vishnu. Do you understand? Rozumiesz? I guess I follow. He worships Vishnu, but he loves Krishna. On czci Vishnu, ale kocha Krishna. So he's just distracted from his worship of Vishnu by Krishna. Więc Krishna tak naprawdę rozprasza jego wielbienie Vishnu. Does that sound familiar, Mohini? Czy to Mohini brzmi znajomo? What's your daughter's name? Naika. Naika? Jak na imię matka córka, okay. Naika. Okay, well, yes. Yeah. Maharaj Maharishi sat down on the bank of Ganga to inquire what is the best to do in the time of death. Yeah. So there was some discussion among sages who will be the best speaker. Mm. So for me it's difficult to understand why they choose Sukadeva Swami, who was the devotee in progress, if the whole Bhagavatam is about bhakti, and there were present siddhas like Narada. Parishi Maharaj musiał nad brzegiem Gangesu, aby dociekać cele najlepsze do zrobienia momencie śmierci, więc była dyskusja między mędrcami, którzy tam byli obecni, kto by był najlepszym mówcą na ten temat. I trudno mi jest zrozumieć, dlaczego wybrano Sukadevę Goswamiego, który, jak Maharaj powiedział, był baktą, który robił dalej dalszy postęp, czyli doskonałym, skoro cały Bhagavatam, tematem głównym Bhagavatam jest bhakti, a byli tam obecni doskonali bhaktowie, siddha, jak Narada Muni. First of all, Narada Muni was there invisibly. Po pierwsze, Narada Muni znajdował się tam, jak powiem, w postaci niewidocznej. Vyas was there, visibly. Vyas był, jak powiem, Vyasa widziany. But one of the reasons that Sukadev was selected. Ale jedną z przyczyn, dla których wybrano Sukadevę, is because he was naked. Było to, że był nagi. The implication of which is that in the eyes of the people in general. Jedną z implikacji jest to, że w oczach ogółu ludzi he represented an appearance that was overtly, apparently,
spiritual and otherworldly. Czyli dla takich, dla ogółu ludzi on się jawił jako tak zewnętrznie, jako taka osoba zupełnie z innego wymiaru, z innego świata. Vyas was a householder. A Vyas był głową rodziny. It's mentioned in the Bhagavatam that when Vyas passed some ladies bathing in the lake, they covered themselves. Jest Bhagavatam taki fragment, który mówi o tym, że gdy Vyas przychodził obok kobiet, które kąpały się w jeziorze nago, one okryły się natychmiast. When Sukadeva came along the same path naked, they didn't cover themselves. Gdy tą samą ścieżkę kroczył później Sukadeva, one zupełnie one nie zrobiły tego. So he had an overt appearance that common people would think he must be spiritual. He's naked and sees no difference between genders, between male or female. Więc ludzie przyjmowali go za osobę, która jest zewnętrznie na symptomy uduchowionej, gdyż nie czyni on różnic na przykład pomiędzy płciami. Vaishnavas, as you know, are not always, don't always appear overtly spiritual. Like, for example, well, Shiva appears overtly spiritual. He's meditating, he's dressed in ashes, right? Krishna, his deity, is dressed in silks, eating nice prasadam, and so forth. So Krishna's devotees, they may look like enjoyers in the context of providing enjoyment through service to Krishna. And then the common people may not understand them to be renounced. Więc jak sami wiecie, bhaktowie mogą często nie robić wrażenia osób uduchowionych z takiego zewnętrznego punktu widzenia. Na przykład i tutaj można porównać ich na przykład z Shivą, który siedzi, medytuje, jest jakby ubrany w popioły, jest Krishna, który jest bóstwem, ale bhaktowie Krishny czasem wyglądają jak ci, którzy czerpią radość, są podmiotami radości w kontekście wykonywania dla służby dla tego, który jest odbiorcą radości. I dla osoby z zewnątrz oni mogą w ogóle nie wyglądać jak osoby, które praktykują jakąś duchowość. So when the assembly saw him, they thought, he sees no distinction between male and female. He solves the problem of material life. He must be liberated. We should hear from him. Więc ci zgromadzeni zauważyli, że Sukadeva nie rozróżnia pomiędzy płciami, co w świecie stanowi pewien problem, że jest osobą wyzwoloną i jest właściwym przez to mówcą. And he was not traveling everywhere and giving lectures. Z drugiej strony też nie był to ktoś, kto wszędzie podróżuje i daje wykłady. He was not saying anything. On tak naprawdę nic nie mówił. Other people had so many suggestions for Sukadeva as to how to, through their words, how to solve the problem. Tak naprawdę wiele osób miało pewne sugestie odnośnie czy w stosunku do Sukadevy, jak on mógłby rozwiązać problem. But the very person of Sukadeva and his appearance spoke more loudly as to the fact that he had actually realized the solution. He had transcended this these dualities, for example, of man and women, the attraction between which is said to be the shackles that bind us to the world.
Ale sama postura, można powiedzieć, czy sposób zachowania Sukadewy, to, że nie czynił on różnic pomiędzy płciami, czyli jakby wzniósł się ponad takie okowy, w których jesteśmy trzymani w tym świecie, to samo to już samo to było takim naocznym dowodem jego faktu, że był wyzwolony. So his person and appearance created a teachable moment. Więc już sam jego wygląd stworzył taki moment, który mógłby, który dawał przykład, pewną lekcję każdemu. And he was an Atmarama speaking about the fact that Atmaramas become attracted to Krishna Lila. Był przykładem Atmaramy, który poczuł pociąg do Krishna Lili. And also Krishna arranged it that Sukadev could do kirtan like this and perfect himself. A z drugiej strony Krishna było to zarządzenie Kryszny, który pomógł Sukadewie uczynić dalszy postęp jako bhakcie, który się dalej rozwija. What else? Cześć, jeszcze? Yes. Mówiłeś, Maharaj, o tym, że powinniśmy się czuć magii, a jednak przeważnie tak nie jest, tak się nie czujemy, no chyba, że spotka nas jakaś katastrofa. You said that we should feel small, and in general it is not the case unless we face some disaster, personal disaster. Czy nie jest tak, że czucie się małym jest niższym niż słowa na ulicy, jest, nie wiem, taką cechą mahatmów, nie nasza? Isn't it that this feeling, this of being lower than the straw in the street is the quality of the Mahatmas, not ours. Mm-hmm. Mahaprabhu teaches in his Shikshastakam that the way to attain prema. Mahaprabhu uczy w Shikshastace, że sposobem osiągnięcia premy and to become a Mahatma. Jest stanie się mahatmą. Jest to chant the holy name of Krishna. Jest intonowanie świętego imienia Krishna. With this state of mind, humility, tolerance. W takim stanie umysłu, pokory i tolerancji. So no. Zatem nie. The idea that we should feel ourselves to be humble is not a teaching for the highest devotees, it's a teaching for devotees who want to come from unsteady practice to steady practice. A zatem nie są to nauki dla tych baktów, którzy są zaawansowani. To uczenie, nauczanie pokory, zwracanie na nią uwagi, podkreślanie jest przeznaczone dla baktów, którzy mają przejść od tego etapu anishtha do etapu nishtha. Steady, uninterrupted practice will bring taste and attachment. Do tej praktyki, która będzie stała, nieprzerwana i będzie dawać smak. But I think that you have to look at what Chaitanya Mahaprabhu was talking about from a metaphysical point of view, rather than from a psychological point of view. Myślę, że powinieneś popatrzeć na to, czego Mahaprabhu naucza, nie z punktu widzenia psychologii, ale z punktu widzenia metafizyki. Because if we look at it from a psychological point of view, then we may misunderstand the humility that he speaks about as some type of neurotic condition. Gdyż jeżeli będziemy mówić o tym, będziemy patrzeć na jego słowa z punktu widzenia psychologii, to taki stan pokory możemy od strony psychologicznej uznać za pewien rodzaj neurozy. You want to practice bhakti
as far as possible from a psychologically balanced position. That's what we call sattva. I chcemy praktykować bhakti tak bardzo, jak jest to w naszym przypadku możliwe, ale robimy to stojąc na gruncie psychologicznej harmonii, zbilansowania, co tak naprawdę nazywamy sattwą. If rather than being psychologically balanced and sufficiently influenced by sattva, we're influenced more by rajas and tamas, it will be more difficult to practice bhakti. Więc jeżeli nie będziemy zharmonizowani przez sattwę, będziemy bardziej pod wpływem rajasu czy tamasu, to wówczas praktyka bhakti będzie znacznie trudniejsza. So you have to look at the humility that's asked from spoken about by Mahaprabhu from a metaphysical perspective. Zatem ta pokora, o której mówi Mahaprabhu, powinieneś na nią właśnie popatrzeć z metafizycznego punktu widzenia. Otherwise, in the name of embracing it, you may suffer from lack of self-esteem and suffer from depression. Bo w przeciwnym razie możesz po prostu nabawić się poczucia niskiej wartości, czy też możesz cierpieć z powodu depresji. It doesn't mean that if I'm humble, I can't be happy and proud to be a member, to be a humble member of Chaitanya Mahaprabhu's society, feel good about myself, and so forth. To, że jestem, że mogę być pokorny, nie znaczy, że nie mogę być szczęśliwy, ani że nie mogę być dumny z tego, że jestem członkiem całej społeczności Gaudia. Mahaprabhu is not saying you should beat yourself, you're bad, and so forth, and like that. Mahaprabhu nie mówi, że masz się po prostu jakoś okaleczać, że jesteś zły i tak dalej. It could be interpreted in that way, and then you become neurotic. And jeżeli mógłbyś na przykład w ten sposób to interpretować, i wtedy nabawiłby się jakiś nerwic i tak dalej. If we're balanced psychologically by a sattvic setting and approach to life, we're going to feel happy. Happiness is a symptom of sattva. We're going to have knowledge. If the knowledge, for example, the sambandha gyan, is correct and properly understood, you are going to feel small and you're going to feel good about it, because you're going to feel Krishna is so big in an affectionate way. His bigness is not in size, but in affection, in kindness, and ability to help us, and so forth. So you're going to feel very good about that, very happy about that, and at the same time, you're going to, with the experience of how affectionate Krishna is, how big he is, you're going to feel small in comparison. Więc jeżeli po prostu stworzysz sobie odpowiednie warunki, które będą sprzyjać rozwojowi sattwy, to naturalną rzeczą będzie też to, że będziesz szczęśliwy, bo jest to jeden z symptomów sattwy, a także kolejnym symptomem jest to, że sattwa daje wiedzę. A w kontekście sambandha gyany, jeżeli będziesz się rozwijać, to poczucie niższości, nazwijmy, czy znikomości, nie wynika, a z drugiej strony poczucie wielkości Kryszny nie będzie stwarzać jakichś właśnie negatywnych stanów psychologicznych, dlatego że ta wielkość nie oznacza wielkości w sensie rozmiaru, ale wielkości uczuć. Że ja jestem znikomy, natomiast on jest wielki pod względem
okazywania ogromu uczuć i miłości. Does that help? Czy to pomogło? Boryka się wielu aktów. And I think you should contrast the humility that Mahaprabhu was talking about with false pride. I myślę, że powinieneś jakby zestawić tą pokorę, o której mówi Mahaprabhu, z fałszywą dumą. Like, I'm a big devotee, I'm very, nobody else is better than me. Why are they doing it? He's not following. Ktoś, czyli w przypadkach takich, ktoś mówi, ja jestem wielkim baktą, a tutaj ktoś nie podąża, tak powiem, tą ścieżką właściwie, i tak dalej, i tak dalej. Humble devotee thinks, so many nice devotees, they're better than me, I'm so lucky. A pokorny bhakta myśli tak, jest tu tak wielu wspaniałych wielbicieli, jestem po prostu, ja jestem wielkim szczęściarzem, że jestem w ich towarzystwie. I'm surrounded by teachers. Jestem otoczony nauczycielami. And good examples. I chodzącymi dobrymi przykładami. I feel humble and not qualified, but see my good fortune. Jestem pokorny, jestem wtedy myślę, nie jestem kwalifikowany, ale otacza mnie dobry los. You feel small, but you feel good about yourself. Czujesz się jednocześnie znikomy czy mały, ale z drugiej strony masz czujesz się dobrze. And a proud devotee, you think just the opposite. A bhakta, który jest dumny, jest przeciwieństwem tego. He sees only one pure devotee. On widzi tylko jednego czystego wielbiciela. Himself. Samego siebie. And the humble devotee sees many pure devotees. A bhakta, który jest pokorny, widzi wielu czystych wielbicieli. Everyone except for himself. Każdego za wyjątkiem niego samego. Of course, there'll be degrees of this. Oczywiście istnieje tutaj cała gradacja. And in the end, in praying, humility becomes synonymous with praying. A na końcu ta pokora staje się synonimem premy. This is the mature form of praying. Jest to tak naprawdę dojrzała forma premy. It becomes the same as praying because it fosters praying and praying fosters it. Humility fosters praying and you grow in praying. And praying makes you feel humble and the humility makes your praying grow. And it goes on forever. To jest takie wzajemne oddziaływanie. Pokora sprzyja rozwojowi premy. Prema zaś powoduje wzrost pokory, a ta z kolei pogłębianie premy. So the gopis, when Krishna left the rasa dance, they went to look for him. They saw the trees, and they were bending over, and they thought, oh, the trees are such good devotees. Krishna came here and they bowed down to him. But he left us. We must be proud. Gopi, które zachowują się w taki pokorny sposób, gdy Krishna znika ze sceny tańca rasa, one wtedy patrzą na otaczającą ich rzeczywistość, na drzewa i w nich widzą większą pokorę, na przykład na drzewa, które się zginają, większą pokorę niż w sobie samych. They saw his footprints on the earth and they thought, oh, he left us, but he stayed with the earth. Earth is a better devotee than us. Widzą na przykład odciski stóp Kryszny na ziemi i myślą sobie, że odszedł od nas, ale jest razem z ziemią, która jest lepszą wielbicielką od nas. So this is the higher side of praying. Więc jest to ta wyższy aspekt premy.
And that humility made their prem grow. A następnie prem made humility come. Ta pokora nasiliła ich premę, która z kolei jeszcze bardziej czyniła je pokornymi. Sanata Goswami explains this in Bhagavatam. Sanata Goswami wyjaśnia to w Bhagavatam. But for us as sadhakas, then maybe the better way to look at it is don't be proud. Ale może dla nas sadaków jakby lepszym sposobem postrzegania tego jest po prostu stwierdzenie: nie bądź dumny. You don't have a problem with that, do you? Chyba nie masz z tym problemu, prawda? So, that's good. There are people that have a problem with that. To dobrze, bo są tacy, którzy mają z tym wiele problemów. Like you might have met some temple presidents like that. I don't know. Nie wiem, moglibyście na przykład dać, może spotkaliście kiedyś takich prezydentów świątyń. It's a big, much bigger problem than what you have. To jest znacznie większy problem niż to, o czym ty mówisz. Pratishtha, this is a huge problem. Pratishtha to naprawdę ogromny problem. If you don't have a problem with that, then you're doing good. Jeżeli z tym nie masz problemu, to jesteś na dobrej drodze. Okay. W porządku? Yeah. Guru Maharaj always stressed that to practice bhakti is only required to have faith in bhakti. Mm. Unlike, for example, dhyana, where other things are required, like purity of heart. But when I read your commentary to third verse of Shikshashtaka about humility, it seems that it is impossible to practice bhakti without humility. Because he wrote, you were quoting this Sanatana Goswami of Dihantokatamrita, and he stated that this humility is prerequisite for practicing bhakti. Is what? Prerequisite. So, is it really possible to practice bhakti without humility? Po polsku. Guru Maharaj często podkreśla, że w przeciwieństwie do wiary, gdzie wymagana od wiary jest na przykład czystość serca, że w przypadku bhakti wymagana jest tylko wiara. Ale w swoim komentarzu do trzeciego wersetu Shikshashtaki wydaje się, że praktycznie nierealne jest praktykowanie bhakti bez pokory. I tam Grumasz cytuje właśnie Sanatana Goswamiego, który w swojej Śrimad Bhagavatamrita mówi, że jest to jakby taki warunek wstępny pokora. Więc moje pytanie jest takie, czy jest realne praktykowanie bhakti bez pokory, czy to również wraz z wiarą jest konieczny element pokora? When we get sambandha gyana, when we get the knowledge about Krishna and so forth, you cannot get that and not get a little humility with that. It just comes naturally. Zdobywając wiedzę na temat Krishna Sambandha Gyanam, no trudno jest nie rozwinąć sobie pokory. To jakby pojawia się naturalnie. So, in some ways, like I said, it's almost synonymous with bhakti. Więc ja, jak już powiedziałem, to jest niemalże synonimiczne z bhakti, jednoznacznie. That's why a proud devotee is very unbecoming. Więc bycie baktą, takim dumnym baktą jest no takie... Nie przystoi być dumnym baktą. It is said to hear Bhagavatam, the qualification is to be non-envious. Więc mówi się, że kwalifikacją do tego, by móc słuchać Bhagavatam, jest brak wolności od zazdrości czy zawiści. So we find sometimes devotees have envy of other devotees. Ale mimo to widzimy, że baktowie, widzimy takich baktów, którzy są zazdrośni o innych baktów. That's very, very unbecoming. To jest naprawdę coś niestosownego. So it happens. Więc tak się dzieje. Mm-hmm. But you may not be free from envy, still you may hear Bhagavatam. Ale możesz nie być do końca wolny od zazdrości i czytać Bhagavatam. But to really hear it, then the more you are free from envy, the more you can hear it.
Ale im mniej w tobie zazdrości, zawiści, tym bardziej możesz jakby wysłuchać go prawdziwie. So you may not be very humble. Możesz nie być zbyt pokorny. Still you may practice bhakti. Mimo to możesz praktykować bhakti. Bhakti should humble you. I to bhakti ciebie upokorzy albo uczyni pokornym. And you'll be able to progress more readily in bhakti. I wtedy będziesz mógł łatwiej czynić postęp w bhakti. But having said that, lack of envy and humility is found in Shraddha. Ale mówi się, że brak brak zazdrości i pokory brak pokora i brak zazdrości one zawarte są w wierze, w śradrze. That means that Shraddha is derived from Sambandha Gyan. To oznacza, że śradha jest pochodną Sambandha Gyany. In other words, we say Shastriya Shraddha. Dlatego mówimy o czymś takim jak Shastriya Shraddha. It's Shraddha, or faith, in the revelation. Jest to śradha, czyli wiara w objawienie. Faith in the dispensation of Shastra. Jest to wiara w ten przekaz siastry. So as much as you have faith in Shastra and you understand it, then you are going to be someone who cultivates humility and non-enviousness. Więc na tyle, na ile masz wiary w siastrę, na tyle będziesz osobą, która rozwija brak zazdrości i pokory. Therefore, if you're not doing that, the extent to which you have faith is in question, and thus your lack of eligibility. Więc jeśli tego nie robisz, to zasób twojej wiary może być pod znakiem, dużym znakiem zapytania i co za tym idzie, twoje kwalifikacje. Okay. Czy to jest? So I think we talked for a while, and unfortunately I'm a little tired tonight from the beginning. Trochę jestem dzisiaj zmęczony. Rozmawialiśmy już całkiem spory czas. So I'm a little less animated, perhaps than usual, but I appreciate the opportunity to sit with you and answer your questions. Więc może nie jestem aż tak bardzo ożywiony jak zwykle ze względu na zmęczenie, ale naprawdę bardzo cieszę się i bardzo doceniam to, że przyszliście i to, że zadaliście te pytania. So, are you coming tomorrow? Więc przyjeżdżacie jutro? To jutro idzie. Okay, good. I look forward to that. Hare Krishna. Hare Krishna.